Lin po polsku. Dla tych, co chcą wiedzieć więcej. Sześć patologii. Jak skutecznie wkurzyć pracownika. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Lin po polsku. Spotykamy się na kanale YouTube i na stronie linpopolsku.pl. Te patologie plenią się niczym chwasty na łące, a sześć to diabelska cyfra pewnie dlatego dopadła mnie mocna pokusa by stworzyć wakacyjny felieton w formie podcastu na kanał po Polsku. Temat tych patologii wywołuje tyle emocji wśród moich rozmówców, zarówno w górach jak i nad morzem. A dlaczego? W całym kraju członkowie zarządów firm i działów HR głowią się jak motywować pracowników do większego wysiłku. Często pokłosiem tych działań są różne ankiety i działania, z których ludzie się śmieją, bo wiedzą swoje. Wydaje się, że czasem termin wydajność myli się tutaj z wydajnością, a przecież ludzie nie są głupi. Nie tędy droga, panowie. Sami posłuchajcie. O, pan Sławek z Lin po polsku, niech pan coś o tym nagra. Tak mówią moi rozmówcy. Kiedy spotykam ich jako inżynier w fabrykach czy na szkoleniach? Być może coś się zmieni. Punkt pierwszy. Czy ktoś pochwalił Cię w zeszłym miesiącu? Pewnie nie. No, ale to norma, do której przyzwyczaili się moi rozmówcy. Nikt nie narzeka. Szczytem finezji jest jednak ujemna pochwała. Podniesienie wskaźnika OEE na wydziale to dwa lata roboty. Ciężkiej roboty. A tymczasem mojemu rozmówcy product manager mówi To stara, mała i ciemna hala. Macie tu tylko 100 osób. I tylko fotele do aut robicie. No, gdyby pan na tej nowej fabryce taki wynik zrobił. Tam produkujemy przecież całe rakiety kosmiczne. Lepszy jest brak pochwały, żali się mój rozmówca przy wakacyjnym piwie, niż usłyszeć tak sformułowane oskarżenie od własnego przełożonego. Poczułem się, jakby dwa lata mojej pracy nic nie znaczyło. Od miesiąca sprawdzam, czy nie szukam, mówi, nawiązując do hasła reklamowego portalu pracy.pl. Punkt drugi. Przestałem się starać. Progi premiowe w mojej firmie są nierealne do wykonania. Jeśli są osiągane, to w następnym roku masz gwarancję, że ci je podniosą. Nieważne, ile maszyn wyprodukuje. żali się mój rozmówca w hotelowej restauracji. Nic mi się już nie chce, bo mimo zachęt ze strony zarządu nie widzę sprzężenia między nakładem mojej pracy a zasobnością portfela. W tym roku widziałem dwie premie, a wiem, że moi znajomi w innych firmach mają je co miesiąc i to ma być motywator. Punkt trzeci. Atrakcyjne benefity: bony do spaj, kosmetyczki czy basen dmuchany dla dzieci? No tak, ale na co mi to? Jestem wdowcem. Bardziej ucieszyłby mnie dodatek do pensji niż basen, którego nie rozłożę przecież w bloku na balkonie. W dodatku mam dzieci na studiach. Kto układa katalog benefitów? Dlaczego nie mogę otrzymać premii, która jest dla mnie motywująca? Aha, już wiem. Nasze HR-y i biuro składa się głównie z kobiet. To one tworzą katalog nagród. Nie bądźmy jednak przyziemni, bo czasem zdarza się nawet samochód. Kolor i model auta, czyli benefity ciąg dalszy. Mam dwójkę małych dzieci i z żoną potrzebujemy samochodu. Na szczęście mam auto służbowe. W tym roku szef zamówił dla nas eleganckie drzwiowe hatchbacki. Ponoć były tańsze od małego kombi o 160 zł miesięcznie. W dodatku zamówił je w kolorze czarnym, przez co auto jest wiecznie brudne i strasznie się nagrzewa na słońcu, gdy próbuje wepchnąć foteliki dla dzieci do środka. Ciężko się wsiada na tylne siedzenia, ciężko pakuje się bagaże. Wiesz co, Sławek? Zamiast robić roczne badania satysfakcji i dawać nam różne dziwne przywileje, chciałbym, żeby ktoś zapytał mnie o zdanie: jakim samochodem chciałbym jeździć? Wiem, że dzieje się tak w niektórych firmach. Punkt czwarty: biuro kontra produkcja. Wiadomo, my z produkcji jesteśmy gorsi. Wychodzimy na przerwę przed halą fabryczną. Jest bardzo gorący dzień. Sam zobacz Sławek. Wchodzimy i wychodzimy na przerwę na muzyczkę z koziołka-matołka, tak jak w szkole. A ostatnio na produkcji była taka lola w szpilkach: inżynier Kat. Ubrała fartuszek, ale nikomu dzień dobry nie powie, tylko z sumiarką lata bez słowa i uśmiechu. Dziewczyny patrzą i mówią na linii: ona chyba jest lepsza, bo z biura. Mój rozmówca szybko zapala papierosa, bo przerwa z powodu upałów trwa jedynie 10 minut. Tak się przy nich czujemy, gorsi. Nikt z tym nic nie zrobi, a koledze premię cofnęli, jak do jednego inżyniera na ty powiedział. Inny wariant tej gry. My starzy kontra nowi. Brak pomocy dla nowego pracownika. Ten pracuje gorzej, więc frustruje otoczenie. Pracuje mu się gorzej, więc chodzi sfrustrowany. Kółko się zapętla. Nie wiem, czy nie mam tego zdania powtórzyć. Bo sytuacja jest powtarzalna i zdarza się w wielu miejscach. No ale młody odchodzi, a starzy się cieszą. Tu jest beznadziejnie, młody nie wytrzymał w tyrze. I mają rację, jest piekło, nie tylko z powodu spiekoty. Punkt 5. W naszej fabryce wałków wdrożono SSP system sugestii pracowniczych. Nie zarabiam wiele, a nagrody były obiecujące. Wraz z moją brygadą zaangażowałem się. Zgłosiłem wiele pomysłów. Mieliśmy najwięcej punktów. Na początku było tak, że prezes przyszedł na spotkanie i wszyscy dyrektorzy wirowali wokół niego, pokazując udane wdrożenie SSP. Po miesiącu prezes już się nie pojawił, a po kwartale słuch zaginął o naszych pomysłach. Zajmij się robotą! warknął brygadzista, gdy spytałem, gdzie są nasze pomysły. Jacek i Marta z odlewni pracowali po godzinach, żeby je zgłosić do skrzynki pomysłów. I co dalej? Gdy dziś przechodziłem na wydziale, widziałem rozwaloną i zakurzoną skrzynkę pomysłów i martwą tablicę SSP. Wiem, że w przyszłości ani ja, ani mój zespół nie zaangażujemy się w pracę nad ulepszeniami na produkcji. No i punkt szósty końcowy. Edukacja, której nie ma. W mojej firmie co rok spotykam się z dziewczyną z HR-ów i wypełniam arkusze oceny rocznej i rozmawiam na temat kierunku rozwoju, który chciałabym obrać w organizacji. Ale to fikcja, sztuka dla sztuki. Liczba szkoleń, które miałam, nie da się określić liczbą naturalną. Nic dziwnego, że wzrost mojej pensji nie da się określić liczbą wymierną. Po co tworzyć fikcję? Ja myślę o zmianie pracy. Czy lista patologii jest wyczerpana? Nie sądzę. Czytelnicy bloga Lin po polsku znają ich pewnie więcej. Zapraszam zatem do kontaktu. Nie tylko na konferencjach Lin. Gdzie... Sławomir Szczepaniec.